Witamy w świecie Dacia. Nazywam się Mariusz Rataj. Po drugiej stronie obiektywu Maciej Kukiełka. Zapraszamy na następny film. W dzisiejszym odcinku pokażemy kolejne auto naszego klienta. Panie Michale, oto Pana auto. Dacia Duster, wersja bardzo limitowana SL Extreme w kolorze szary Urban z silnikiem TC150 EDC, czyli z automatyczną skrzynią biegów. Samochód z roku produkcji oraz roku modelowego 2023, czyli widzicie tutaj już nową stylistykę Daci, nowe logo, białe elementy, nowa kolorystyka ozdobnych osłon zderzaka, czyli ten element z przodu. Samochód został dodatkowo doposażony indywidualnie przez klienta. Poza tym, że jest to wersja SL Extreme, czyli na tę chwilę, czyli luty 2023 roku, najbogatsza wersja wyposażenia, samochód został dopasażony indywidualnie. Spójrzcie, jak dobrze to auto wygląda po dodatkowym doposażeniu w akcesoria Daci. Za chwilę przejdziemy do wyposażenia seryjnego tej wersji, ale pokażmy najpierw doposażenia. Mamy osłony nadkoli. Element absolutnie, który uważam, że powinien być w każdym Dusterze. Chronią najbardziej wysuniętą część nadwozia, nadkola, zderzak. Te elementy są zabezpieczone. Mamy zamontowane chlapacze. Na temat ich sensowności montażu było wiele komentarzy. Ja uważam, że one być powinny. Tutaj koło wystaje poza obrys nadwozia. Potrafi chlapać na drzwi tylne, potrafi chlapać na tylną szybę. Ale skupmy się na stopniach bocznych. W poprzednich Dusterach, które prezentowaliśmy, były to stopnie z logo Daci. Wiele osób mówiło nowe logo, na stopniach stare logo. Tutaj mamy drugą wersję stopni, które możemy zaoferować. Jak widzicie, jest to bez logo, stylistycznie dopasowane, stylistycznie komponujące się z nadwoziem. Idąc dalej, mamy tylne osłony nadkoli, czyli taki komplet. Kupujemy zawsze komplet czterech osłon nadkoli, w związku z tym zawsze jest to komplet osłon czterech nadkoli. Chlapacze tylne, czyli sensowność ich montażu. Osłaniamy sobie tylną szybę oraz kamerę cofania, żeby tam za mocno nie chlapało. Ten egzemplarz został doposażony również w dwa elementy stylistyczne, czyli ozdobna listwa zderzaka z napisem Duster, wysoki połysk oraz antena w kształcie płetwy rynkina. No już w tej chwili chyba z 80% samochodów, które wydajemy, jest właśnie z anteną płetwą rynkina. Jest to użyteczna, praktyczna i stylistycznie bardzo fajna rzecz. Szalenie polecam zakup tej anteny. SL Extreme, czyli najbogatsza wersja dostępna w lutym 2023 roku w ofercie Daci Duster. Na wyposażeniu standardowym ma system bezkluczykowego otwarcia i uruchomienia silnika. Do tego jest karta Keyless Entry, oczywiście z nowym logo. Na samej karcie są również przyciski sterowania centralnego zamka oraz włączanie świateł w funkcji Follow Me Home, czyli światła mijania odprowadzają nas do domu, zgodnie z przetłumaczeniem. Jest to standardowe wyposażenie wersji SL Extreme. Ponadto system multiview kamera. Tutaj nie zobaczycie tej kamery, przejdźmy do przodu. Chociaż Maciek mocno się stara. Mamy system multiview kamera, to jest kamera przednia oraz dwie kamery pod lusterkami wstecznymi. To jest również w standardzie wersji SL Extreme, w odróżnieniu od wcześniejszej wersji Journey, w której trzeba dokupić zarówno system bezkluczykowy, jak i system multiview kamerę. Jako jedna z nielicznych opcji fabrycznych w wersji SL Extreme są podgrzewane przednie fotele. Ten egzemplarz również został wyposażony w podgrzewane przednie fotele. To jest przycisk włączenia i wyłączenia tych podgrzewania foteli. Zauważcie, że na progu jest listwa ochronna, ozdobna progu. Jest to element zamontowany u nas na serwisie. Dla ciekawostki dodam, że jest również dostępna ta listwa podświetlana, czyli napis LED-owo podświetlony wita nas przy otwarciu drzwi kierowcy. Wyjątkową cechą tego konkretnego egzemplarza jest automatyczna skrzynia biegów. Skrzynia EDC konstrukcji Renault, dwusprzęgłowa, sześciobiegowa z możliwością sekwencyjnej zmiany biegów, czyli samodzielnie zwiększamy
lub zmniejszamy bieg w zależności od gustu, jaki chcemy jechać. Możemy zwiększyć dynamikę albo zmniejszyć. Albo tryb automatyczny, czyli steruje tym, krótko mówiąc, automat. Wersja SL Extreme różni się od wersji Journey, czyli tej niższej nieco, właśnie pomarańczowymi dodatkami, które pokazuje Maciek. Tak? Również te pomarańczowe wstawki znajdziemy na fotelach na podłokietniku. Chodzi o te nitki pomarańczowe. Sama tapicerka jest łączona. Zobaczcie, środek jest materiałowy, boczki i siedzisko przednie jest ze sztucznej lub też ekologicznej skóry. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, może ci uważniejsi zwrócili, że na oparciu przednich foteli zmieniło się logo. We wcześniejszym roku modelowym mieliśmy tam napis Duster, tutaj już mamy wytłoczenie z nowym znaczkiem, z nowym logo Daci. Z automatyczną skrzynią biegów współpracuje silnik benzynowy TCE150. Taki silnik jest w tym egzemplarzu. 150 koni mechanicznych, maksymalną moc uzyskuje przy obrotach około 5250 obrotów na minutę. Ale ciekawszym parametrem jest moc newtonometra, czyli 250 Nm przy obrotach 1700 obrotów na minutę. Dla przypomnienia, przypomnę, że diesel 260 Nm osiąga moc maksymalną przy obrotach 1750 obrotów na minutę. W związku z tym ten silnik jest prawie tak samo mocny jak diesel. Przy czym benzyna jest chyba troszeczkę mniej konfliktowa, bardziej przyjazna użytkowniku. Co do samego silnika. Jest to czterocylindrowy silnik 16-zaworowy, czyli taki jak misiaczki lubią najbardziej, nie trzycylindrówka. No i tutaj spalanie. Spalanie podane przez producenta, średnie oczywiście, jest to 6,2 litra. Co jest zastanawiające, ponieważ silniki te TCE z konstrukcji Renault, wykorzystywane również przez inne marki, mają bardzo dobre spalanie. Myślę, że śmiało mogą konkurować z jednostkami zasilonymi LPG. Tam średnie spalanie jest w granicach 8 do 9 litrów, tutaj 6,2, no to wynik jest naprawdę bardzo fajny. Przyspieszenie od 0 do setki osiąga w 9,7 sekundy, czyli też można tym poszaleć. Odsyłam do naszego filmu, który nakręciliśmy właśnie jeżdżąc taką jednostką napędową ze skrzynią EDC. Może przyda się Wam w podjęciu decyzji o zakupie takiego auta w takiej konfiguracji, do czego serdecznie zapraszam. Panie Michale, mam nadzieję, że ten film będzie miłym dodatkiem, bonusem przy zakupie samochodu w naszej firmie. Jest nam serdecznie miło, że zdecydował się Pan na zakup w naszej firmie. Dziękuję w imieniu Maćka oraz swoim. To jest samochód, który na pewno będzie wzbudzał zainteresowanie na ulicy, no bo tak wystylizowane auto musi wzbudzać zainteresowanie innych użytkowników dróg. Maciek poświęca dużo czasu do pokazania tego auta. Myślę, że jest co pokazywać. Z mojej strony dziękuję Wam za oglądanie naszych filmów. Polecamy się jako sprzedawcy samochodów marki Dacia. Dzwońcie do nas, mailujcie jakkolwiek chcecie. Będzie to dla nas bardzo miłe, tylko pamiętajcie, doceniajcie nasz wkład i zaangażowanie w prowadzenie kanału. Jesteśmy ciągle sprzedawcami, żyjemy ze sprzedaży. Życzę Wam dużo zdrowia i zapraszam na kolejne odcinki.